Witam w szóstym odcinku Robimy Porządki. Była długa przerwa, ale cóż, nie miałem nic do gadania. Pogoda napsociła, no i niestety śniegu tyle napadało, później zamarzło wszystko. Nie dało się nic ogarnąć. Jest ładna noc. Idealna, żeby zrobić coś pożytecznego. Ale na dzisiaj postanowiłem, że posprzątamy miejsca pod blokami. Tutaj na razie sprzątam jakieś białe chusteczki. Schodniczka, chodniczek możecie kojarzyć już, był w odcinku. Ale tym razem przejdę na prawo. I chciałbym Wam pokazać, jak wygląda teren pod blokami, pod takimi dziesięciopiętrowcami. No, nie widać niestety, ale musicie mu uwierzyć, to są dziesięciopiętrowce. I właśnie zwykle strasznie to wygląda od strony podwórka. Takich bloków będą 3 albo 4, nie jestem pewny. I po prostu przejdę się pod każdym z nich. No i zobaczycie mniej więcej coś takiego na przykład. Szkoda, że nie mam rękawiczek. Teraz by się przydał. Jest najgorsze, co może być. Rozbite szkło. Jak się nie potnę, to będzie dobrze. To jest najlepsze narzędzie pracy. No i dobra, szkło wyzbierane. Teraz przejdę. Pozbieram jeszcze co tam się da. Wszystkie śmieci. To jest pędów też nie będę zbierał. Brzydko wyglądają, ale cóż, w miarę szybko znikną. O, kolejne szkło. Ja myślałem, że to folia, ale niestety. Kolejne szkło macie. Ale może będzie łatwiej teraz zebrać.
teraz zniknął. No i właśnie taki pies jest najbardziej poszkodowany, jak wdepnie. O, jest. Wojownik. Jakieś worki, papierki. Idziemy dalej. O! Gąsieniczka. Gąsienicę wyrzucimy. Plastik. Papierki co większe. Patrzcie, jakich fajnych tu jest. Czemu ludzie nie mogą sobie zamontować tak zwanych popielniczek na balkonie? No nie, no to jest przegięcie. Nie jestem pewny, co właśnie za rzecz wrzuciłem tutaj do worka. Muszę tego sprawdzać. Jakiś długopis, rurka, słomka. Dobra, idziemy dalej. Kolejny papierek. I zaczniemy od deseczki. Niby nie byłoby z tym problemu, ale mogę wrzucić, mogę wziąć. No to też nie jest problem. A taka deska mimo wszystko troszkę wygniła. No tak to. Zabiorę, wrzucę. Śmieci, więcej śmieci. Aż muszę w ten sposób. Papierek, chusteczka i wałek i leki. I powiedzcie, jaki człowiek ma problem, żeby to wziąć po prostu i wyrzucić po siebie w domu do śmietnika? To nie jest przecież jakiś nie wiadomo jak wielki wysiłek przejść się do pomieszczenia, w którym ma się śmietnik, ewentualnie nawet zamontować czy sobie ustawić śmietnik w pokoju, w którym się najczęściej przebywa. Po prostu te śmieci wyrzucać. Tam gdzie powinny być.
Myślałem, że będą trzy bloki, ale jednak będą cztery. Zza bloku wyłonił się blok, jest i czwarty. Ale widzę, że ktoś już tu sprzątał wczoraj lub przedwczoraj. Bo kilka dni temu, jak przechodziłem tędy, to po prostu było strasznie. Zbroiłem się w kilka reklamówek, a tutaj nie wygląda tak źle. Folia. Dobra. Wykopaliśmy folię. Za mną na pewno sprząta. O, nawet strajtość ma, dobrze, że nie zużyta. Chyba bym nie tykał już. Jakiś plastik, jakiś karton. Bułka z serem. Dobra, bułki zostawimy. Druga. Bułek nie ma co zabierać. Bułki. Jakieś stworzenie przyjdzie i zje. Tutaj świeczki. Już czwarta. Od czego macie ludzie śmietniki w domach? Możecie to wziąć i powywalać u siebie. Później do wielkich kół, a nie sypić własny teren pod kółkami. Ja rozumiem, że nie wychodzicie pod swój blok, posiedzieć, popatrzeć na trawkę, ale mimo wszystko przechodzicie tędy. Co ktoś tu ostatnio posprzątał naprawdę sporo. Pod blokami do posprzątania, bo to co tu było, to po prostu było straszne. Down. Tutaj. Chodź. Ale ktoś mnie uprzedził. No i roboty jakoś specjalnie dużo nie miało. Jeszcze tędy przyjdziemy, ale tutaj. Każdym innym bloczkiem. Ja czysto będzie wielki tylko. Wezmę. Rozproszone.
tym czasie. Najlepiej jak miałbym trzy ręce. W jednej rękawie, w drugiej telefon, a trzecią bym zbierał. Ale niestety. Dwie rączki, jest ciężko. Gumy. Ogórek. Zostaje. Papierek. Puszka. Wszystkiego po trochu. Zbiorę i kończymy na dzisiaj. Tyle co się udało zbierać. Taka reklamowa i widzicie jak bardzo pełna. Ale jakby ktoś tutaj nie posprzątał, po prostu tego by było około, nie wiem, 5 razy więcej. Naprawdę to, co tu się działo ostatnio pod blokami, jak przechodziłem, to mniej było tutaj terenu zielonego, a więcej kolorowego. Widzicie tutaj czarny. Słaby, światło słabe. No i tak. Dobra. Kończę odcinek. I do zobaczenia w górę.